Cześć, witajcie na kanale. Słuchajcie, jesteśmy w Głogowie Małopolskim, Burtęcina. Nadleśnictwo Głogów Małopolski. Jesteśmy w miejscu, gdzie doszło do mordu na ludności żydowskiej z okolic Rzeszowa, Głogowa Małopolskiego. Troszkę pogoda się nam psuje, bo się zaczyna chmurzyć, ale to nic. To jest jedna z takich właśnie mogił zbiorowych. Przykro, że jest w tak zaniedbanym stanie. Tam coście widzieli, to był pomnik ofiar właśnie mordu hitlerowskiego z 1942 roku. Zrobię wam zbliżenie. W większości zobaczycie na zdjęciach. Przykre jest to, że tu w tym miejscu znajduje się szlak turystyczny, szlak rowerowy. W miejscu, gdzie zresztą, jak widzicie, są oznaczenia. Oto przed nami prowadzi szlak rowerowy, ścieżka rowerowa i tak dalej. A tu jest właśnie mogiła. Tam dalej pomnik. Przykre jest to, że właśnie w takim miejscu się puszcza rowery. Czego na cmentarz nikt nie wpuści roweru lub przez cmentarz nie zrobi ścieżki rowerowej. To, że to byli Żydzi, to nie świadczy, że byli inni. To byli również ludzie. Słuchajcie, musiałem na chwilę przerwać nagrywanie, bo było dużo ludzi. A dzięki temu zaobserwowałem jedną rzecz, że właśnie przez to, że jedna z tych mogił żydowskich, izraelskich jest tak bardzo zaniedbana, to ludzie w ogóle nawet jej nie zauważają. Zauważają, nie widzą jej. Trochę szkoda, że w tak zaniedbanym stanie zmogiła
mogiła. Grób masowy ludzi. Tam za lasem jest też mogiła 300 zamordowanych. Już stamtąd nie kręciłem żadnej relacji. Zgodę na to, że tam to jest ładne, mogiła jak mogiła, grób masowy. Ze względu właśnie na te groby zamordowanych w 1942 roku Żydów się tutaj zjawiłem. O, i chyba zaczęło padać, co niedobrze jest. Zaczęło padać, a ja tu nie mam żadnej wiaty, więc trochę przechlapany będę miał. Nic, do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, tak mówiłem wcześniej, przykre jest to, że mogiła osób, które zostały tak brutalnie, zostało odebrane życie, jest po prostu omijana i tak dalej.